Cześć, z tej strony Joanna Sarba, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie, a nas w zasadzie dwa tematy od Dominiki. Przez 2 lata byłam na diecie najpierw ketogenicznej, potem optymalnej. Ostatnio bardzo źle się czułam i okazało się, że mój poziom ketonów w moczu to 8 mmol na litr lub ponad. Od 2 tygodni wróciłam na dietę ketogeniczną, tak jak na adaptacji, ale mój organizm nadal nie wykorzystuje ketonów. Jak długo może potrwać, zanim spadnie ilość ketonów w moczu? Droga Dominiko, jeżeli już wcześniej byłaś na keto, no to zazwyczaj w ciągu tych 2 tygodni to już tych ketonów w moczu rzeczywiście nie ma, ale nie jest tak u wszystkich i to też nie jest powiedziane, że ty nie adaptujesz się, jeżeli nadal masz ciała ketonowe w moczu, bo czasem po prostu, na przykład jedząc, nie wiem, większą ilość chociażby tłuszczu niż powinniśmy, no będziemy więcej wysikiwać tej energii, bo organizm aż tyle nie potrzebuje. Więc być może tutaj dopasowanie ilości tłuszczu, kaloryki tobie pomoże. No pytanie też, jak się czujesz, bo jeżeli już jesteś w tym doświadczona, to być może odczuwasz, kiedy wchodzisz w tą ketozę i czy rzeczywiście to czujesz, czy nie, bo jeżeli nie, no to być może trzeba przyjrzeć się temu, co jesz, czy też stylowi życia i po prostu odpowiednio to dopasować. Natomiast kolejny temat od Dominiki dotyczy dzieci i chciałam to w sumie z Wami właśnie poruszyć. Moje dzieci też są na diecie optymalnej od 2 lat, jednak czasem mają mniej siły w trakcie wysiłku niż ich rówieśnicy, na przykład podczas biegania czy pływania. Poza tym czują się dobrze się uczą i w ogóle. Chciałabym wiedzieć, z czego to wynika, czy robię jakiś błąd, czy może doszło do jakichś niedoborów, może za mało tych węglowodanów, może za dużo. Jakby nie jestem w stanie się bezpośrednio odnieść do dzieci Dominiki, bo nie wiem tak naprawdę, co jedzą, ile jest węglowodanów, więc ciężko powiedzieć. Natomiast jeżeli widzisz, że na przykład właśnie mają mniej siły, czy coś się dzieje, no to na pewno warto się temu przyjrzeć. Ogólnie, jeżeli chodzi o dzieci, to ja to już też kilka razy mówiłam i chyba jest o tym nawet osobny film. Ja nie uważam, że bez szczególnych wskazań zdrowotnych, tak jak jakieś pewne choroby, szczególnie genetyczne, jeżeli rzeczywiście jest wskazanie do diety ketogenicznej, to nie uważam, że dzieci powinny być na keto, bo dzieci mają fantastyczną elastyczność metaboliczną i tak jak powinny mieć dietę bogatą w tłuszcze dobrej jakości, powinny mieć dietę bogatą również w białko i uważam również w węglowodany, tylko jakby ta ilość węglowodanów też od wielu rzeczy zależy. Jeżeli dziecko na przykład jest bardzo aktywne, to tych węglowodanów spokojnie może jeść więcej, ale nawet jeżeli nie jest, to dzieci nawet na takich dietach bardziej węglowodanowych całkiem dobrze funkcjonują. To też zależy od tego właśnie, jak się czują, jak się zachowują. Wiadomo, że jak będą jadły węglowodany proste, to zazwyczaj z jednej strony są najpierw bardziej takie pobudzone, ale z drugiej strony za chwilę trochę bardziej senne i może być problem też z jakimś odkładaniem się tkanki tłuszczowej, szczególnie, że dzieci teraz są, no nie ukrywajmy, w większości dużo mniej aktywne niż dawniej. Natomiast moje dzieciaki, ja im nie liczę makro, nie myślcie, że jestem dietetykiem, który liczy makro w jedzeniu swoich dzieci, natomiast na pewno staramy się, żeby odżywiały się zdrowo. Czasem wkradną się słodycze, teraz też jak nie mieszkamy już tak, że tak powiem, w odosobnieniu od całej naszej rodziny, to te słodycze pewnie nawet pojawiają się częściej, bo częściej gdzieś dzieciaki są po prostu i odwiedzamy naszą rodzinę. Więc to nie jest tak, że tych słodyczy w ogóle nie ma, natomiast na pewno to jest coś, co staramy się ograniczyć. Dzieci jedzą podobnie jak my i zazwyczaj czasem na przykład, nie wiem, gotuję im dodatkowo do obiadu jakiś ryż czy ziemniaki, ale nie zawsze, więc nieraz oni jedzą po prostu na przykład jakieś mięso z surówką. Nie boimy się na pewno tłuszczu, ale jakby moje dzieci są bardzo aktywne, bardzo szczupłe, umięśnione, bardzo dużo ćwiczą, są naprawdę jakby pod tym kątem, myślę, że raczej zawyżają te statystyki pod kątem ruchu. I oni, wiem, że jak zjedzą węglowodany, to jakby nic im się złego nie stanie. I te węglowodany też są potrzebne dzieciom. To nie jest tak, że na keto my mamy jakieś niedobory. No ale jakby, też nie oszukujmy się, mało które dziecko będzie na przykład jadło wątróbkę, podroby, czy wszystkie pełnowartościowe, takie bogate odżywczo produkty na keto. No i jeżeli
jeżeli dostarczymy mu szerszy zakres produktów, szerszą gamę, więcej tych produktów, to jakby łatwiej jest to wszystko w diecie takiego dziecka pouzupełniać. Więc moim zdaniem dzieci, jeżeli nie ma wskazań, tak jak mówiłam, nie powinny być w jakimś dużym rygorze, na przykład do diety ketogenicznej czy optymalnej, szczególnie jeżeli mają prawidłową masę ciała, bo jeżeli no nie, no to ja też nieraz mam podopiecznych, których trzymam na takim bardziej low carbie, czy nawet na diecie ketogenicznej, szczególnie jeżeli zrobimy badania i widzimy, że z gospodarką cukrową jest problem, a już u kilkunastoletnich dzieci taki problem może się pojawić, także o tym też pamiętajmy. Pytanie od Ewy. Pani Anno, czy na keto można jeść marynowane warzywa? Nigdzie nie widziałam tego pytania. Może to oczywiste, że nie, ale nie jestem tego pewna. Proszę o informację. Pani Ewo, no to zależy w czym marynujemy, jak marynujemy i co to jest, więc warto po prostu sobie sprawdzić makroskładniki, bo marynata może być z cukrem, no i wtedy będzie z tym problem. Marynowanie na pewno nie ma takiego działania jak kiszenie, czyli gdy podczas kiszenia nawet dodajemy cukier na przykład do kombuczy, czyli herbaty, to jakby ten cukier jest zjadany w procesie fermentacji. Podczas marynowania ten proces nie zachodzi, więc jeżeli tam dodamy jakieś węglowodany czy cukry proste, no to one w tej marynacie zostaną. Więc no, pod tym kątem to może być problematyczne. Natomiast zawsze no, kwestia tego, jak to marynowanie przebiega, więc no, to już jest indywidualna sprawa i trzeba by oceniać każdy produkt osobno. Ale też pamiętajmy oczywiście, że jak jesteśmy zaadaptowani do keto i cukier nam po prostu nie skacze na przykład po takich marynowanych warzywach jakoś bardzo, to też nie jest to problem, żeby takie marynowane warzywa zjeść, bo nie jest też problemem zjedzenie większej ilości węglowodanów co jakiś czas. Gosia, czy przy endometriozie dieta keto nie będzie prozapalna? Gosiu, dieta keto może być prozapalna, jeżeli ją w taki sposób prowadzimy i jemy bardzo dużo składników prozapalnych, czyli na przykład bardzo dużo smażymy, jemy dużo przetworzonych rzeczy, jakieś kiełbasy, parówki niezdrowe, bo wiadomo, że można wybrać zdrowszą wersję, kabanosy, tłuste mięsa, tłuste sery, przetworzone. Tak, to jest prozapalne i keto może być prozapalne i nie jest to wskazane. Natomiast keto, jeżeli prowadzone jest w sposób przeciwzapalny, czyli te produkty są odpowiednio dobrane i mają działanie przeciwzapalne, to dodatkowo ciała ketonowe, które wytwarzamy w organizmie, mają działanie przeciwzapalne, więc tu czy przy endometriozie, czy nie przy endometriozie, keto może mieć fantastyczne działanie przeciwzapalne i to jest, uważam, jedna z wielu korzyści diety ketogenicznej. Pytanie od Alicji. Joasiu, proszę o Twoje zdanie na temat prowadzenia dziecka z cukrzycą typu pierwszego na diecie niskowęglowodanowej. Ja widzę efekty w postaci wyrównanej glikemii, cukry najczęściej w zakresie 80-160. Nie chcę zrobić córce krzywdy, może masz wiedzę na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Alicjo, jeżeli widzisz efekty i jakby dziecko jakby dobrze reaguje, to tak, jest to dobry pomysł. Ja w ogóle uważam, że no, przy cukrzycy typ pierwszy również ograniczenie węglowodanów daje pozytywne efekty, nieważne czy to u dzieci, czy u dorosłych. U dzieci, i to jakby też już poruszałam ten temat właśnie a propos żywienia dzieci, więc tutaj zapraszam do pierwszego pytania, ale no, trzeba zadbać rzeczywiście o to, żeby jakieś niedobory się nie pojawiły. Przy diecie niskowęglowodanowej naprawdę, no wiadomo, zależy jak to prowadzimy, ale nie powinny występować niedobory, nawet przy diecie ketogenicznej. Jakby uważam, że warto mieć na uwadze to, czy taka ketoza kliniczna i bardzo niskie obniżenie węglowodanów rzeczywiście jest potrzebne, bo jeżeli dobre rezultaty macie na low carbie, czy takim keto, ale takim delikatnym, to ja bym przy tym raczej u dziecka została i trzymam kciuki, żeby się wszystko tutaj poprawiało, ale znam takie przypadki, kiedy właśnie tego typu żywienie daje naprawdę fajne rezultaty. I ostatnie pytanie od Justyny. Czemu w takim razie na innych kanałach mówią, by wcale nie liczyć kalorii będąc na keto, tylko pilnować się do 30 gramów węglowodanów? Droga Justyno, no właśnie ja nie wiem dlaczego i też już o tym nieraz mówiłam, że no, jeżeli zjesz 2000 kilokalorii, a zjesz 5 czy 6, to naprawdę może to zrobić dużą różnicę. Myślę, że tutaj to wynika z tego, że przy diecie niskowęglowodanowej to dużo trudniej jest przekształcić ten tłuszcz w tkankę tłuszczową, sam tłuszcz, jeżeli bardzo doładowujemy tłuszcz, szczególnie na początku na ketoadaptacji, plus tej energii nasz organizm jeszcze nie potrafi skutecznie wykorzystać. Nie jest to też tak łatwe do odłożenia w tkankę tłuszczową jak węglowodany, więc szczególnie na początku keto rzeczywiście nawet większe ilości kalorii nie powinny sprawić, że przytyjemy. Ale w długim okresie czasu jednak bilans kaloryczny również ma znaczenie. Nie jest najważniejszy?
szczególnie na przykład przy redukcji, ale ma znaczenie i moim zdaniem no tak to wygląda i po prostu się z tym nie zgadzam, ale wiem, że każdy może mieć swoje zdanie. I tym miłym akcentem kończymy. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!